Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dekelesz. A to jest poradnik do Team Fortress 2, w którym mówimy, jak zrobić aż 5 broni za darmo. Nie przesłyszeliście się, aż 5 broni. Jeden nóż dla szpiega. Tak. No i przejdźmy do strony w ekwipunku, gdzie to wszystko jest trzymane. No i tutaj mamy. Tak. No to szczegóły. No i zobaczymy, co jak wiki o tym się opisuje. Jest to promocyjna broń do walki ręcz dla szpiega. Czarna róża wraz ze świętą makerą w grze Alien of Brilliant Arms jest przyznawana graczom, którzy osiągnęli osiągnięcie First One Down. Polega on na tym, na stworzeniu postaci zagraniu pierwszy raz. Zagranie pierwszy raz jest o wiele trudniejsze niż stworzenie postaci. Bo tak wiemy, stworzenie postaci jest bardzo łatwe, po prostu wybieramy twarz, jaką chcemy mieć. No i ona ma dwa style, pokażę wam te dwa style już tutaj w plecaku. Bierzemy, ustaw styl. No to jest jeden styl, tajemnica i prawdziwa miłość. Tu jestem to Bakara. Okej, kolejną czapką jest spiralna salada raczej, przepraszam. Nigdy nie miałem tego wymawiać. No i to jest czapka dla wszystkich klas. Tutaj jest napisane, że tylko dla żołnierza, ale tak naprawdę jest dla wszystkich klas. Jak widzicie, tu jest nawet napisane gruby. No, ona jest zadana na osiągnięcie Mission Accomplished, Reach the Fist Clockwork Terminal. Trzeba tam po prostu znaleźć ten Clockwork Terminal, o to chodzi. Pierwszy oczywiście. Tam jest jakiś portal, bla bla bla. I tak dalej, i tak dalej. Ogólnie wam będziecie mieli w opisie, jak te misje dokładnie wykonać. No i kolejną jest patrząc z Alien Swarma. Zgadnijcie, z jakiej gry? Alien Swarm. Tak. Chodźmy i zobaczmy, jak się wiki o nim opisuje, za jakie to jest osiągnięcie i tak dalej. To jest dla wszystkich klat, jak tutaj widzicie. Jak słyszeliście, to też fajny dźwięk ma, ale jeśli nie słyszeliście, to jeszcze wam raz go pokażę. No i tak, jest zapisane, za jakie osiągnięcie. Za osiągnięcie sztuczka z kapeluszem w grze Alien Swarm przez wykonanie trzech misji kooperacyjnych, raczej dwóch. Niezależnie od wybranego poziomu trudności. No po prostu wykonujemy te misje. No i z głowy. Misje można bardzo łatwo wykonać, nawet często się trafia na Polaków. No i słyszeliście taki dźwięk. Żeby ktoś pierdział. No i kolejną rzeczą, już kolejną czapką. Lekko trudniejszą do zdobycia, bo trzeba chwilę pograć. Jak tam to można było w parę sekund praktycznie przejść. Dobra, nie w parę sekund, w pół godziny. To tak to ma już będzie w godzinkę. To mniej więcej po śmięci, jak wolno gracie. No i to jest nakręcony napastnik. Czapka z gry Crimecraft Gang Wars. No i zobaczmy. Za jakie osiągnięcie? K to the City. O, macie tutaj zdobyć szósty poziom oraz dostęp do Sunrise City. Po prostu musicie zdobyć szósty poziom i zdobywacie dostęp do miasta. Jest to czapka dla wszystkich klas. Jak tutaj widać, można. No i co? No i przejdźmy do ostatnich dwóch czapek. Jeszcze tak wracają do tej czapki, ona naprawdę fajnie wygląda potem, jak wejdzie na postaci. To są dwie czapki z jednej gry. Tak, dwie czapki za jedną grę, tylko że jest różny poziom trudności ich zdobycia, tak jakby. No na początek zaczniemy od łatwiejszej. Szczegóły artykuł na wiki. Korzystał z wiki, bo bym tego praktycznie wszystkiego nie zapamiętał. No. Chłopak z klubu Flamingo za, widzicie, Achieve Agent Level 5. Czyli żebyśmy zrobili piąty poziom. On sobie noszono, o, tutaj przez Gangslingera. A tam już widzimy tą drugą czapkę. Zgadnijcie, przez jaką klasę jest noszona. Jak tam już widzieliście, to nie będzie trudne.
Tak, a z jakiej to są czapki gry? To są Super Monday Night Combat. Tutaj to ma styl. Tak, widzicie, tutaj jest taki styl ta czapka, tutaj jeszcze jest sam żar. Niewiele się tu różni. Jeszcze raz wam pokażę. Sam nawet tej różnicy nie widzę. Chyba rozstawienie oczu? Nie. Nie wiem, cholera jasna. Coś tutaj, że... A, już wiem! Czy widzicie? Tutaj się tak po prostu błyszczy. O, no i zobaczymy. Jak widzicie, tutaj jest jedna czapka Super Monday Night Combat, tutaj ta, którą będziemy omawiać. No i zobaczymy o niej artykuł na wiki. No, Triclops. Czapka dopiero. I na tą czapką już trzeba się namęczyć. Jak na tamtą możemy sobie poświęcić godzinkę. A nawet po prostu jeden mecz. Tutaj trzeba już się dłużej poświęcić. I trzeba nabić 20 level. To takich będzie 6. Może godzin 5. Gdzie się to tak zajęło. Ale jeśli chcecie mieć naprawdę wszystkie czapki, to polecam. O, przez Assassina ty Super Monday Night Combat tutaj macie. No. Ale to by już było wszystko o tych czapkach. No i pokażemy wam, jak wyglądają po prostu teraz na postaci. Ja tutaj mam akurat pokera, czapkę nałożoną, ale po prostu może połóżmy. O, tutaj mamy nakręcony napas na początek. Jak tutaj wygląda na tej postaci? Ja tą czapkę noszę na grubasie i pokażę wam, jak ona akurat alternatywnie wygląda na heavy. Jak widzicie, idealnie pasuje. Kolejna czapka, pasożyt Alien Swarm. Na boku głowy, ale potrafi też inaczej. Na przykład na samej głowie, jak to na medyku wam pokażę. O, widzicie? Tutaj. Na heavym też jest z boku na przykład. Kolejną czapką jest nasz Triclops. Użyjemy go. W tym stylu i oczywiście w stylu... Przestawimy teraz szybko na drugi styl. Ustaw styl, sam żar. No i nasz Cyklops oczywiście w drugim stylu. Jedną czapką jest spiralna salda. Salada, przepraszam, nie mogę się tej nazwy nigdy nauczyć. Tak wygląda. Tak powiedzmy, będzie się teraz prezentowało na... Kim? Na skaucie. Inaczej, bo tam nie zakrywa nam twarzy, a tutaj jest odkryta. A na żołnierzu, tak jak była zalecana, będzie się prezentować tak. Ok, ale mam tutaj maskę. Ale zmienię to na to, widzicie, zakrywa nam twarz. Wracając już do mojej maski. Przejdziemy teraz po prostu do kolejnej czapki, żeby wam ją pokazać. Co nam jeszcze zostało? A, już wszystkie czapki, oprócz chłopaka z klubów Flamingo. No. To jest czapka dla snajpera, tutaj zdejmę mojego pustynnego, no i założę sobie. O. Widzicie, fajnie ci prezentuje, taka różowa czapka. Lekko. Tam widzieliście, że nosiły ją dziewczyny. No, obie czapki, bo oczywiście Assassin też jest dziewczyną. Może nam sugerować jeszcze bardziej, że Pyro jest kobietą. Choć niektóre czapki dla Pyro sugerują, że jest kimś innym, czyli mężczyzną. Tak, a to ten nóż prezentujący się w edycji drugiej, czyli Bakarze. No i teraz wam pokażę, jak on się prezentuje w Tajemnicy i Miłości. W ręce oczywiście naszego szpiega. A nie tutaj, tylko tutaj. O, wiecie, jest inaczej, jest o wiele jaśniejszy. Bardziej przypomina ten klasyczny nóż. Zwłaszcza ostrzem. No, to by po prostu już było na tyle. Mówię wam, czapki są warte do zdobycia paczki, aż 5 czapek, aż 5, za darmo. Nie musicie wydawać na przykład 0,3, 1,33 albo przynajmniej 1 na Elisa. No i broń, na którą nic praktycznie nie musicie wydawać oprócz poświęconego czasu. Oczywiście poświęcony czas wydam na to wszystko. Ja się z wami żegnam, hejka.